Gala Disco to doroczne święto polskiej muzyki tanecznej. Od 14 lat zjeżdżają się na nią fani z całego powiatu piskiego. W tym roku wyjątkowo witam się z Wami z Targowiska Miejskiego w Białej Piskiej, gdzie już za chwilę rozpocznie się najbardziej roztańczona impreza na Mazurach. Piękna kobieta Klaudia Raducha, która w tym roku debiutowała na gali disco w Białej Piskiej. Jak Ci się u nas występowało? Było cudownie, czułam wiele emocji, szczególnie radość. Cudowni ludzie, świetna organizacja. Stres był czy na miękko? Był delikatny stresik, ale myślę, że jak na debiutantkę poszło mi całkiem okej. Przyjedziesz do nas jeszcze w przyszłych latach? Myślę, że nie raz, na pewno. Bardzo dziękujemy. Drefix tuż po swoim występie. Zacznę troszeczkę inaczej. Którego wykonawcę disco ty lubisz najbardziej, tak prywatnie? Mi się wydaje, że Zorka. A ulubiona twoja piosenka z jego repertuaru? Kochana moja. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Jakie są twoje koncertowe plany dalej na resztę lata? Myślę, że pozytywnie. Cieszymy się, że byłeś z nami. Dziękuję bardzo. Weterani naszej gali, który raz jesteście z nami? Trudno powiedzieć, wiesz, żona na pewno tata lepiej wie, wiesz? W 2003 roku byliśmy po raz pierwszy, licząc tak realnie, czekaj, od trzeciej gali jesteśmy, jest 14, no to bez dwóch, czyli 9. Wow, prawdziwy rekord, mam nadzieję, że to na pewno nie jest ostatnia gala. Jest Was w tym roku więcej. Macie ze sobą również akordeonistę. Mamy jeszcze Romata. Słuchaj, mamy jeszcze skrzypaczkę, która urlopuje pozdrowienia dla Julki. Ale Rafał jest genialny. Ale Rafał, tu jest najważniejszy. Rafał jest nami od tego sezonu. Jeszcze raz, Rafał jest... Mówię, Rafał jest z nami od tego sezonu, znamy się kupę lat, jest genialnym nie tylko akordeonistą, klawiszowcem, wokalistą, ale realizatorem dźwięku, więc naprawdę, nie reklamuję cię wcale, nie słuchaj. Rodzina Kort i Relax się powiększa, mam nadzieję do zobaczenia, dzięki Wam bardzo. Dziękujemy pięknie, do zobaczenia. Biało-czarny zespół Rockster. Chłopaki, czy Wy przywieźliście ze sobą dzisiaj fanki? Nie przywozimy, ale zawsze one przyjeżdżają. To świetnie mieć taką grupę wsparcia. Ostatni raz rozmawialiśmy 2 lata temu. Co się u Was muzycznie zmieniło? Zagraliśmy 2 nowe utwory, które niedługo wydajemy. I mam nadzieję, że to będzie hit. Czy przyjedziecie za rok? Jeśli dostaniemy zaproszenie, to z miłą chęcią. Zawsze Biała Piska jest dla nas, można powiedzieć, że drugim domem. Bardzo jest nam miło gościć. Ja się dzisiaj kolorystycznie wpasowałam. Może za rok zaśpiewamy razem. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Michael, czy możemy rozmawiać o Twoim wielkim powrocie do koncertowania, czy to jednorazowa przygoda? Myślę, że to nie jest jednorazowa przygoda. Mam już plany na kolejne utwory. Zdradzę też, że już są napisane teksty do utworów. No i teraz tylko zostało nagrać wokale, zaplanować miejsce na teledysk i mam nadzieję, że już ostatecznie tak w końcówce września ukaże się pierwszy utwór wraz z teledyskiem. Nie zwalniasz tempa, już planujesz kolejny utwór, a w trakcie swojego koncertu rozdawałeś swoje płyty fanom. Tak, zgadza się. To nowe płyty kiedy zostały nagrane? Ostatnia piosenka, najnowsza piosenka z tej płyty została nagrana 2 lata temu.
Te piosenki, które tam były na tej płycie, no to tak jakby cała moja historia, czyli od 2015 roku w górę, gdzie ostatni utwór został nagrany w 2022 roku, czyli te dwa lata przerwy. Do którego z tych utworów masz największy sentyment? Powiem tak, największy sentyment mam do utworu pod tytułem Kochać i być kochanym, choć to nie jest utwór o największej liczbie wyświetleń, ale jest bliski memu sercu, naprawdę powstał spontanicznie w spontanicznym miejscu, tekst został napisany i to ta piosenka naprawdę do dzisiaj jest jakby moją perełką, choć jakby reszta piosenek też jest bardzo dla mnie ważna, ale ta piosenka tak naprawdę, no jak ją tam po jakimś czasie znowu słucham, to tak jakbym ją za pierwszym razem słyszał i tak jakby te ciarki przechodzą, jest fajnie. Mamy nadzieję, że nie zatrzymasz się dalej, wrócisz do koncertów, będziesz nas odwiedzał i do zobaczenia. Szok, ledwo zszedł ze sceny i już jest razem z nami za kulisami. Poza muzyką podobno twoją pasją jest kickboxing. Tak, sporty walki już tam od mało lata, biję się. No, miałem jakąś tam fajną karierę zawodniczą. Teraz aktualnie nowy narybek w szkole w tym sporcie. No i bawimy się. Dodatkowo te disco polo jest fajne. Ciężko jest łączyć sporty. Sporty walki to są ciężkie sporty. Bardzo dużo trzeba trenować. Nie wpływa to źle na struny głosowe, na umiejętności wokalne? To znaczy tak, mogę powiedzieć śmiało, że energia, którą gdzieś tam na treningach się zdobywa, pomaga tutaj poskakać na scenie troszeczkę, bo nie będę ukrywał, że dzisiaj na przykład poskakałem chwilę, a się spociłem, nie? No także no pomaga po prostu, wiesz, energia jest, ludzie lubią oglądać, jak ktoś, wiesz, skacze, bawi się super, jest fajnie. Lubisz wracać na galerisko do nas? Oczywiście, zawsze to jest pełno ludzi, fajny klimat, trzeci raz jestem, zawsze profeska, super. Mam nadzieję, do zobaczenia. Ja również, dziękuję. Debiutowałeś u nas 1,5 roku temu, a dzisiaj na 14 gali disco zebrałeś największy aplauz od fanów. Jak to zrobiłeś? Ogólnie nie wiem, ogólnie chyba muzyka sama się broni. Ja jestem, gram tu rolę drugoplanowo. Nie planuję tego, co robię, ale zawsze daję z siebie wszystko. Tą całą energię, którą mam po wyspaniu się, bo ja ogólnie lubię dużo spać, przekazuję ile mogę publiczności. Ty byłeś ostatnim artystą, który wystąpił przed Gwiazdą Wieczoru. Czy bardziej cię to stresowało, czy cieszyło, że grasz tuż przed Gwiazdą, czyli zespołem MIG? Ogólnie stres jest, wiadomo, dlatego że trzeba się pokazać jak najlepiej, ale szczęście i ta radość jest naprawdę większa od tego stresu. Widząc tyle ludzi, którzy naprawdę już powtarzają moje piosenki i tak dalej, to jest uczucie nie do opisania i oby tak dalej było. Do naszego wydarzenia dołączył burmistrz Białej Piskiej, pan Franciszek Paweł Romankiewicz. Panie burmistrzu, czy lubi pan disco? Akurat nie są to moje klimaty, ale tak, jeżeli jest impreza, to jest taka muzyka do tańca, a lubię tańczyć, więc tak, jak jest impreza, zabawa, to oczywiście jak najbardziej, nie? A jakiej muzyki najczęściej pan słucha w samochodzie? W samochodzie najczęściej słucham radia, a ze swoich takich nagrań, no cóż, przyznam się, że lubię muzykę choralną raczej, więc to są moje klimaty bardziej. Wspaniale. Przed chwilą miał pan zaszczyt wręczyć statuetki pamiątkowe wszystkim artystom. Mógł pan ze sceny zobaczyć, jaki tłum mieszkańców naszych okolic przybył dzisiaj na targowisko miejskie do Białej Piskiej. Na pewno jako włodarza musi pana bardzo cieszyć ten widok. Tak, tak, bardzo mnie cieszy, że jest taka frekwencja. Fajnie dopisała pogoda. Jest nowe miejsce, pierwszy raz, trochę taki eksperyment, bo do tej pory gale disco były w parku na scenie. W związku z tym, że w tej chwili jest park, jest inwestycja, będzie nowa scena, nowe w ogóle jak gdyby miejsce, aranżacja, duża inwestycja.
więc nie ma możliwości teraz przeprowadzenia tam imprezy, ale myślę, że tutaj właśnie targowisko, miejsce targowiska sprawdza się, choćby z tego względu, że jest tak dużo ludzi, jest miejsce. Ja sam jestem naprawdę zaskoczony, że ludzie są, fajnie się bawią, że jest ich dużo i jest miejsce na wszystko, na scenę, na publiczność. Każdy może też usiąść pod zadaszeniem, więc naprawdę fajnie, to się sprawdza. Jak najbardziej. Czy w związku z tym mogę zapytać pana, czy będzie zgoda, aby w przyszłym roku odbyła się kolejna edycja Gali Disco? Myślę, że tak, na pewno. No, ta Gala Disco wpisała się, że tak powiem, w naszą miejscowość, w nasze miasto. Sprawdza się, właśnie jest frekwencja, więc na pewno będzie. Czy będzie tu, czy już uda nam się zorganizować w nowym, znaczy na nowej scenie w parku, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, nie? Ale jeżeli nie, to też to miejsce jest do wykorzystania, fajnie, więc na pewno będzie. Bardzo dziękujemy i życzymy miłej zabawy. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Gwiazda 14. Gali Disco w Białej Bińskiej, zespół MIG. Bardzo na miłość. Cześć. Moi drodzy, przejrzałam dzisiaj listę waszych koncertów w sierpniu i zauważyłam, że w niektóre dni gracie nawet dwa występy. Jak, zachowując takie tempo pracy, może macie jeszcze siłę cieszyć się tymi koncertami? Koncertami cieszymy się zawsze tak naprawdę, bo spotykamy się z publicznością, ze wspaniałymi ludźmi, więc to nam daje energię i siłę, by na tej scenie właśnie występować i zawsze staramy się dać z siebie wszystko. To jest wspaniałe, to kochamy. Nie tylko lubimy, to kochamy. Było to czuć pod sceną, jak słuchałam waszego występu. Dzisiaj sprawdzałam na YouTubie. Wymarzona ma 119 milionów wyświetleń. Na czym polega fenomen tej piosenki? O, no właśnie, to jest naprawdę bardzo trudne pytanie, bo my sami tego nie wiemy. Zawsze staramy się tworzyć muzykę gdzieś tam z serca tak naprawdę. Jeżeli to nam się podoba, pokazujemy to światu i fajnie, że te utwory gdzieś tam się przebiły, fajnie, że się podobają i fajnie, że ludzie śpiewają przed sceną, a więc tutaj był idealny przykład tego, że wszyscy razem śpiewaliśmy, a więc to jest tak, jak powiedziałem wcześniej, przed wywiadem, że dla nas największą zapłatą są ludzie, którzy są przed sceną i tutaj nie ma co dyskutować na ten temat, ale cieszymy się, że te utwory znają wszyscy. A teraz inne pytanie. Na czyim koncercie wy byliście ostatnio prywatnie? Ojej, prywatnie? Tak naprawdę, może ja osobiście bardzo bym chciał być na różnych koncertach różnych zespołów. Ale prywatnie byliśmy z branży na koncercie. A, no, nie, no tak. Klasik był na scenie, a my żeśmy go pingowali tutaj i śpiewali ich wszystkie utwory. Nie tylko klasik, bo to na tej samej imprezie prywatnie bawiliśmy się wszyscy razem u naszego wspólnego kolegi. I był tak zespół Klasik, zespół Bayer, zespół After Party. I my. Ale też kiedyś był Michał Wiśniewski, także było tak, trochę było takich prywatnych koncertów. Fajnych zresztą, bardzo fajnych. To są zawsze fajne imprezy. Czyli potraficie bawić się zarówno na scenie, jak i jako widownia. Dokładnie tak. A jak podobało wam się w Białej Bińskiej? No bardzo, bardzo nam się podobało. Czuliśmy się, jakbyśmy przyjechali do naszej rodziny. Ja to mówię, zresztą... Powtórzę się to, co na scenie mówiłem. Zostałbym do następnej środy, także bardzo nam się podobało. Bardzo wam dziękujemy, życzymy bezpiecznej podróży na dalsze koncerty i do zobaczenia. Dziękujemy.